Boxer.org, rozmawiamy dzisiaj z Damianem Wrzesińskim, który ostatnio ma świetną pasce zwycięstw, a ostatnie zwycięstwo w marcu z Sergio Puente pokazało, że Damiana stać na jeszcze dużo, dużo więcej. Cześć Damian, miło z Tobą porozmawiać dzisiaj. Cześć, witam Ciebie, witam również wszystkich, którzy nas będą oglądać. Damian, przede wszystkim jak teraz wygląda twoje życie bokserskie podczas pandemii? Czy trenujesz, czy przygotowujesz się jakoś, czy z trenerem Koperskim macie jakiekolwiek treningi? Tak, no ja sobie nie wyobrażam, żeby nagle teraz przez tą pandemię nie trenować, bo uważam, że właśnie trzeba się cały czas ruszać, to też wzmacnia organizm. I wiadomo, że teraz tak ciężko nie trenuję jak do walki się przygotowuję, bo nie wiadomo, kiedy tak naprawdę następną walkę będę miał. No, mówi się o galach, że pan Mateusz Borek 20 czerwca planuje coś zorganizować, mój promotor 11 lipca i ten 11 lipca nie ukrywam, że nawet teoretycznie no, chciałbym wystąpić w tym czasie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, ale muszę zobaczyć, jak moja ręka jeszcze będzie teraz funkcjonować, bo miałem złamany kciuk po ostatniej walce właśnie i już czuję, że jest coraz lepiej ogólnie i już coraz więcej, już planuję generalnie już od 3 tygodnia już coraz więcej trenować, już jakieś treningi siłowe też dołożyć i zobaczę właśnie, jak ta moja ręka w ogóle będzie wytrzymywać te treningi. Po walce z Puentę powiedziałeś, że twoim celem jest Mistrzostwo Europy. Zresztą my też wielokrotnie już o tym rozmawialiśmy, że interesuje cię to Mistrzostwo Europy. No obecna pandemia koronawirusa sprawia, że raczej nawet jeśli wrócisz w lipcu, sierpniu, to nie będzie jakaś większa walka, tak? Bo trudno będzie o takie walki nawet na świecie, żeby zrobić coś większego. Natomiast to Mistrzostwo Europy dalej jest jakby twoim celem i chciałbyś w przyszłości, niedalekiej przyszłości zawalczyć, prawda? O ten pas. Tak, oczywiście to jest mój cel i innej opcji nie widzę, jak osiągnąć to. Z tym, że właśnie tak jak powiedziałeś, no, że ta walka teraz, jeżeli by była powiedzmy w lipcu, to może mogłaby to być walka ewentualnie z jakimś rodakiem. No i dla mnie taka walka nawet by się przydała, bo ja uważam, że jednak zawsze to jest większa motywacja, jeżeli wiesz, że będziesz walczył za 2 miesiące, to mimo wszystko zawsze dasz siebie więcej na treningach, będziesz więcej zasuwał, więcej wyrzeczeń będzie i tak dalej, a takie trenowanie, żeby tylko podtrzymywać formę, no to jest takie trochę słabe, nie? Powiedz, zaskoczyło cię taki bardzo pozytywny odbiór twojej walki z Puentem, bo chyba naprawdę wszystkim się podobała ta walka, twój występ, przede wszystkim styl, w jakim wygrałeś. Na przykład Grzegorz Proksa również bardzo cię komplementował, Andrzej Kostyra, wielu dziennikarzy, również ze mną, bo uważam, że też była to świetna walka. Zaskoczony jesteś, czy po prostu rzeczywiście widziałeś już po chwili, że ta walka naprawdę fajnie ci wyszła? Znaczy ja już przed walką, jak sobie teraz wywiady tam właśnie, większość wywiadów, jak sobie tak teraz odsłuchuję właśnie przed tą walką, to ja ogólnie byłem pewny siebie i poniekąd czułem, że tak będzie, bo naprawdę ciężko zasuwam i też mówiłem właśnie przed walką, że wychodzę, robię swoje i to jakby był mój też taki cel, żeby właśnie jak najlepiej zaprezentować się właśnie w ringu, nie tylko wygrać, ale też zaprezentować się z dobrej strony właśnie, tak żeby właśnie specjaliści, komentatorzy, żeby mieli dobre zdanie o mnie. Jakby też no jakby po tej mojej walce, jak obejrzałem właśnie powtórkę tej mojej walki, no to oczywiście też oprócz tego, że walka fajnie wyszła, to mimo wszystko cieszę się, że wiem, że stać mnie na jeszcze więcej, bo no, moim trenerem wiem, że mogę jeszcze się rozwijać. Pojawiłeś się w rankingu EBU, Europejskiej Unii Bokserskiej, w tym rankingu Unii Europejskiej, natomiast to jest jakby prawo pretendenta, że możesz starać się o te większe pojedynki. To chyba jest taki pierwszy raz, kiedy pojawiłeś się w tych rankingach, przynajmniej europejskich. To jest taka fajna nobilitacja dla ciebie, coś takiego fajnego, że wreszcie widać, że te wygrane coś dają. No dokładnie, to jest dla mnie, no, tak jak powiedziałeś, wielka mobilizacja kolejna, znowu taki zastrzyk jakby takiej energii na kolejne przygotowania, na następną walkę, wiedząc, że właśnie raz, że wygrywasz w dobrym stylu, że dobrze się zaprezentowałeś, a dwa, że znowu, że dostałem się właśnie do tych rankingów chociażby europejskich, to jest zawsze już krok do przodu, już zawsze idziemy do przodu, nie stoimy w miejscu i to mnie też mega motywuje na przyszłość, na kolejne przygotowania. Jesteś 7 lat w boksie zawodowym. Ja pamiętam, byłem w Radomiu na twoim debiucie, rozmawialiśmy. Wtedy jeszcze bodaj to była Silesia Boxing, Jarosław Butowicz. Przez te 7 lat, no,
chyba tylko brakuje tego rankingów światowych, w sensie, że walka może jakiś regionalny pas WBO, WBC lub czterech najważniejszych federacji. Natomiast przez te 7 lat miałeś kilku trenerów, trochę zmieniałeś. Pamiętam też z Michałem Leśniakiem, jak miałeś przygotowania, w sensie jak przygotowałeś się do walki z Michałem Leśniakiem w Poznaniu, to był jeszcze inny trener. Teraz jest Mariusz Koperski. Ile się zmieniło przez od tego momentu, kiedy jesteś z Mariuszem Koperskim razem? Jakby od kiedy zaczęliśmy współpracę z Mariuszem, czyli to już będzie 2 lata, to nagle tak, nagle teraz postrzegają mnie wszyscy jakby z zewnątrz, właśnie komentatorzy, specjaliści, czy nawet w ogóle znajomi, że jestem powiedzmy jakimś uszatkowanym zawodnikiem pod względem technicznym. Mówi się, że jestem właśnie bokserem, kontrbokserem na przykład, że boksującym bardzo dobrze technicznie. A nigdy wcześniej nie otrzymywałem takich właśnie, jakby takiego odbioru właśnie mojego boksu. I z tego bardzo się cieszę, bo jakby to było też, ja właśnie po co też trenuję tyle lat już ten sport, po to, żeby właśnie, żeby jakby dawać przyjemność też oglądającym z tego mojego boksu, a nie tylko fizycznie, tak, pokonując swoich rywali, łamiąc ich powiedzmy gdzieś tam siłą fizyczną albo kondycyjnie, bo tak zawsze wyglądał mój boks, że ja gdzieś tam bardziej się przygotowywałem fizycznie, lepiej byłem przygotowany fizycznie niż tak naprawdę technicznie. Jesteś taką jednym z pięściarzy, których interesuje sama promocja walk swoich, czyli swojej osoby. Wraz z żoną Natalią też pilnujecie tego, żeby przede wszystkim fajnie promować te walki, wychodzić z inicjatywą, wspierać fajne akcje. W twojej grupie promotorskiej, czy na przykład Robert Parzęczewski, czy kilku innych zawodników sprzedawało fajnie bilety. Ty widzę, że również świetnie się z tym czujesz, tak? Świetnie sobie radzisz z tym. Powiedz, co skłoniło cię przede wszystkim, jaki był taki impuls, który pokazał ci, że warto promować siebie w mediach społecznościowych? Kiedy taki moment nastał? Znaczy to był taki właśnie, tak jak mówisz, to dla mnie to był ciężki taki przełamać tą granicę właśnie, bo ja zawsze byłem taki bardziej skromny, cichu, gdzieś tam wolałem w zaciszczym miejscu tylko zasuwać, wyjść i boksować, ale jakby promotor był takim pierwszym, można powiedzieć, zapalnikiem w ogóle tego, bo czyli mój promotor Mariusz Grabowski, który właśnie też cały czas jakby zwracał na to uwagę i często się kłóciliśmy na początku nawet, aż w końcu zrozumiałem właśnie wspólnie z moją żoną i moja Natalia właśnie zaczęła jakby, ona też jakby zaczęła mnie w tym bardzo mocno wspierać i zauważyliśmy, że to daje fajny właśnie efekt pozytywny, że coraz więcej właśnie jakby coraz większą rzeszę kibiców sobie przez to buduje i to jest, to, i zaczyna mi się też to podobać, sam się przekonałem też do tego, bo patrząc chociażby nawet na tych najlepszych, jak Floyd Mayweather trenuje na przykład, to on na przykład trenuje przy pełnej sali, gdzie pełno kibiców ogląda jego treningi na przykład i uważam, że to jest właśnie też motywujące i gdzieś tam patrzę, podglądam właśnie też tych najlepszych i patrzymy właśnie z tej strony właśnie na tą promocję i że to jest jakby rzecz, bez której się nie obejdzie. No, są teraz takie czasy, że te media społecznościowe właśnie jakby konkurują nawet już gdzieś tam z tą telewizją i przez to media społecznościowe właśnie człowiek staje się bardziej rozpoznawalny i zauważalny. Współpracujesz już kilka lat z Mariuszem Grabowskim. Widać, że macie do siebie zaufanie, bo Mariusz Grabowski zaczął też zauważać, że fajnie się rozwijasz, no i przede wszystkim jakieś walki wieczoru, cały czas się rozwijasz na jego galach, na transmitowanych przez Polsat. Jest też współpraca niejako z Mariuszem, z Mateuszem Borkiem z MB Promotion, były też walki twoje na jego galach. To bardzo fajnie się chyba w dobrym kierunku to idzie, prawda? Tak jak powiedziałem właśnie, cieszę się, że właśnie mój promotor ma takie możliwości, że ma takie znajomości właśnie, jak właśnie współpracę z panem Mateuszem Borkiem i no i w ogóle generalnie ta współpraca, tak jak powiedziałeś, właśnie zaczyna się zazębiać i wszystko idzie w dobrym kierunku. Te walki, ostatnie walki wieczoru, które otrzymałem, to też jakby dla mnie był mega prezent, wyróżnienie i cieszę się, że sprostałem właśnie tym walką wieczoru, że kibice i znajomi i promotor, że nie zawiodłem i wiem, że dzięki temu mogę liczyć na jakby kolejną szansę, tak, na przyszłość. A czujesz, że jesteś filarem tym Xboxing, bo widać, że no Robert Parzęczewski miał taką chwilę przerwy, musiał siebie zmagać z kontuzjami czy z chorobą, więc musiał troszkę przystopować, natomiast ty miałeś regularne walki i rzeczywiście widać, że tym filarem grupy jesteś.
No tak, myślę, że tak i jakby samo to, że mamy w grupie właśnie takiego Araba Parzęczewskiego, był też jakby dla mnie taką lokomotywą, też taką napędzającą. Też właśnie wracając właśnie do tej promocji, w ogóle do tego wszystkiego, to jakby Arab jakby był jakby też takim dla mnie motorem napędowym, bo też obserwowałem jak Arab właśnie na co dzień, jak on to tam, jak on się zajmuje tą promocją, co robi. I jakby też pośrednio on był taką przyczyną, dla której właśnie zajęliśmy się z żoną właśnie promocją właśnie mojej osoby. No właśnie, wracając do mediów społecznościowych jeszcze, no to Tyson Fury widzę, wrzuca codziennie treningi z żoną, trenują. Wielu zawodników włącza sobie streamy, nagrywa. Są to więksi pięściarze, prawda? No w Polsce tak nie widzę, żeby tak dużo tych osób to robiło. Natomiast oglądałem kilka twoich wywiadów, bo widzę, że rozmawiałeś z Robertem Parzęczewskim między innymi. Był też live z Dawidem Barcikowskim, Stop Boxing. No gdzieś tam pojawiasz się i też sam tworzysz w rozmowy, tak trochę dziennikarsko nawet, ale przede wszystkim masz jakiś content dla swoich kibiców, swoich fanów, więc cały czas jesteś w grze, prawda? No tak, ten czas właśnie tej pandemii, gdzie właśnie więcej trzeba teraz z domu jakby spędzać, to daje takie teraz możliwości mi przynajmniej, bo na co dzień jak są przygotowania do jakiejś walki, czy nawet bo ja generalnie na co dzień też pracuję w szkole, a teraz pracuję na odległość z moimi dzieciakami, tak, wysyłamy zadania domowe właśnie przez taką aplikację specjalną, tak więc jestem w domu i teraz no, mam takie możliwości, mam czas po prostu, żeby poświęcić czas właśnie kibicom, żeby jakby troszeczkę tej promocji właśnie też poświęcić czas, bo tak na co dzień praktycznie w ogóle mnie w domu prawie nie ma. No też warto dodać, że w przyszłym tygodniu, w środę o 20 już też, już to w mediach podałem wiadomość, będę też rozmawiał na live'ie z moim kolegą klubowym z PKB Poznań, Igorem O, Jakubowskim, super. którego pewnie też dobrze znasz. Tak więc zapraszam przy okazji naszej rozmowy już też na kolejną rozmowę. Na pewno będzie się dużo działo, bo my razem mieszkaliśmy jako zawodnicy amatorscy w Poznaniu i no na pewno będzie ciekawa rozmowa będzie. Zapraszam, ja zapraszam pewnie, zapraszamy też kibiców na tą rozmowę. Wracając do Roberta Parzęczewskiego, to jest jeden z zawodników, który dostał szansę od Mariusza Grabowskiego walki o pas regionalny WBO, młodzieżowego mistrza. To spowodowało oczywiście, że wszedł do 15 rankingu WBO. Gdzieś tam rozmawiałeś może z Mariuszem Grabowskim, czy jest szansa, że może po tej pandemii koronawirusa też dostałbyś taką szansę walki o regionalny pas, który automatycznie dostałbyś się przez to do rankingów światowych? To myślę, że tak, no właśnie patrząc chociażby na to, że Arab Parzęczewski jest tak świetnie prowadzony przez naszego promotora, to nie, myślę, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żebym również ja dostał takie walki właśnie o pasy jakieś interkontynentalne i tak, tutaj akurat już jakieś tego typu rozmowy były prowadzone, wszystko jest do zrobienia, ale tak jak ja mówię, no ja skupiam jakby swoją uwagę na tym właśnie mistrza Europy, bo nie chciałbym jakoś gdzieś tam rozgałęziać te myśli gdzieś tam za bardzo na bok, tylko trzeba iść właśnie cały czas jedną drogą, tak, żeby osiągnąć ten cel, a potem a w międzyczasie zobaczymy, jakie walki jeszcze się nadarzą. A jakbyś w międzyczasie dostał walkę na przykład o Mistrzostwo Unii Europejskiej, czy takie coś wstępnego przed tym pasem Mistrza Europy, też był chętny na taką walkę? Ja byłbym bardzo chętny, bo no, tak jak mówię, no, to jest zawsze już taki nawet pas mistrza Unii Europejskiej, to już i tak już jest zawsze krok dalej niż międzynarodowy mistrz Polski albo mistrz Polski, tak? To już jest zawsze już mogę powiedzieć, że jestem już kroczek dalej i wyżej, tak? Więc jak najbardziej jestem za tym, a tam, jeżeli chodzi o ranking tych zawodników Unii Europejskiej, to tam stawka jest bardzo podobna jak o Mistrzostwo Europy, jak o ten pas EBU, tak? Tak więc dzierżyć pas mistrza Unii Europejskiej, to myślę, że to też byłoby bardzo fajnie. Jest ta pandemia koronawirusa prawdopodobnie, no jeśli, tak jak rozmawialiśmy, jeśli będą te gale, to prawdopodobnie będą to walki może polsko-polskie, ewentualnie ci, którzy są może bardzo blisko naszego kraju i wtedy będzie można łatwiej te walki zorganizować. Widzisz sobie może jakiegokolwiek zawodnika polskiego, z którym mógłbyś zawalczyć na przykład w czerwcu, lipcu, czy zupełnie na tym na razie nie patrzysz? No nie, tak sobie troszeczkę rozmawiam z żoną właśnie na ten temat. Ostatnio rozmawialiśmy wczoraj właśnie, tak sobie gdybaliśmy.
No, tak naprawdę jeszcze w tej mojej kategorii nie walczyłem, tylko że on walczył w 63,5. Grabowski walczył, tak, 63,5, ale z tego, co tam Natalia mi mówiła, że dziś słyszała, że ponoć do lekkiej chce przejść. No nie wiem, na pewno to byłaby też bardzo ciekawa walka, bo Grabowski jest też bardzo dobrym pięściarzem, nastawionym właśnie bardzo na taki ofensywny boks. I te jego walki też są bardzo fajnie się ogląda i myślę, że taka walka właśnie może z Grabowskim byłaby ciekawa, jeżeli chodzi o rynek polski. No na pewno jeszcze w wadze lekkiej jest, ale teraz nie wiem, czy on w Polsce przebywa, czy w Niemczech, promowany przez tą niemiecką grupę, jak on się nazywa, kurczę, przypomnij mi. Wiem, że ma na imię Michał Marek chyba. Jędrzejewski, Marek sorry, Jędrzejewski, Marek tak. Jędrzejewski. My się znamy z Walczył z Markiem jeszcze z Tlatlikiem. czasów amatorskich, tak więc aż głupio, że teraz zapomniałem, ale po prostu no, za dużo myśli naraz. On I chyba walczył z... Markiem Tak. Jędrzejewskim ewentualnie też była, może byłaby ciekawa potyczka, bo on tam chyba jedną walkę tylko przegrał, a tak ma większość tam wygranych przed czasem i on to dobrze boksujący technicznie, na pewno zawodnik wyższy ode mnie i też myślę, że taka walka z nim też byłaby pewnie ciekawa. On walczył chyba z Tlatlikiem Robertem, który też ma polskie korzenie i chyba przegrał w Niemczech wtedy tą Tak, walkę. chyba przed czasem nawet, ale nie widziałem tej walki, ale słyszałem. Tak. Powiedz, dużo się czasami mówi teraz o przygotowaniach bokserów, o tym kto co załatwia, ile kosztują te przygotowania. No, opowiedz przede wszystkim jak wygląda twoje finansowanie przygotowań, jak one wyglądają pod względem od początku do końca, w sensie tak w skrócie, jak one wyglądają. No Jeśli w skrócie, przygotowujesz się do walki. generalnie ja jestem tego typu, ja generalnie robiłem studia wychowania fizycznego i dużo sam się uczyłem tak naprawdę przez całą moją karierę i przez całe życie interesowałem się i dietetyką i odżywianiem i sam na sobie dużo rzeczy próbowałem, dużo treningów i tak dalej, i tak dalej. Cały czas zresztą się rozwijam, bo to nie jest tak, że nagle wszystkiego się człowiek przez tyle lat uczył i już jest alfą i omegą, nie? Ja cały czas, gdzieś tam cały czas te moje treningi zmieniam, coś dodaję. To, co się na przykład przydawało, to zostawiam, ale i tak to gdzieś tam zawsze doskonale. No i generalnie dla mnie najważniejsze było takie właśnie przede wszystkim znalezienie odpowiedniego trenera, który właśnie będzie mnie, tak jak Mariusz Koperski właśnie, z którym się dobrze będziemy rozumieć i przede wszystkim, który będzie jakby doskonalił mnie pod względem technicznym i taktycznym. No i to udało się, no super, bardzo się z tego cieszę. Jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, no to tak jakby samo to dbam i mam odpowiednie do tego warunki. Mam sponsora właśnie jednego, hotel Grand Royal, gdzie mam siłownię, saunę, tam są sauny, baseny, jacuzzi, czyli pełna odnowa biologiczna i w międzyczasie tam mam i siłownię, i tam worek mam i gruszka i tam praktycznie takie treningi stricte do przygotowania fizycznego, to praktycznie wszystko tam robię zresztą. No i oprócz tego też zabiegi właśnie tlenoterapii na przykład, czy jakieś masaże, fizjoterapia, to też mam znajomych, którzy właśnie mnie wspomagają w tym i jakby sam to wszystko sobie gdzieś tam układam każdego dnia, te przygotowania i jeżeli chodzi o przygotowania stricte bokserskie, no to jeżdżę, dojeżdżam, mam 40 km do Szamotuły Boxing Team, bo ja mieszkam w Poznaniu, a mój trener w Szamotułach, tak więc najgorsze są te dojazdy, ale jakby już też do tego przywykłem, bo tam powiedzmy 2-3 razy w tygodniu normalnie dojeżdżam tam do trenera, ćwiczymy w grupie, a jak już przed walką, no to 2-3 razy w tygodniu jeszcze więcej nawet dojeżdżam i wtedy umawiamy się już indywidualnie na jakieś tam na tarcze na przykład, czy na sparingi. Jeżeli chodzi o finansowanie, no to z finansowania to najgorzej to wychodzę, znaczy najgorzej. Jeżeli chodzi o finansowanie, no to raz, dwa razy w tygodniu, jak się uda, to organizowane są właśnie zgrupowania kadry Wielkopolski właśnie bokserów, boksu olimpijskiego, gdzie mój trener jest zawsze powoływany też i jego zawodnicy właśnie. Mój trener jako drugi trener, właśnie czy tam drugi albo trzeci, jako trener po prostu wspomagający trenera kadry Wielkopolski. I razem wtedy staram się jeździć właśnie z trenerem na takie obozy. Ostatnio w zeszłym roku właśnie latem byłem, w sierpniu byłem na takim obozie, to jest około 2 tygodnie taki obóz trwa i też byłem raz zimą byłem na takim obozie, też 2 tygodnie i właśnie takie obozy też gdzieś tam wspomagają moje to przygotowanie fizyczne, bo ci młodzi właśnie adepci boksu, nawet czy to z Wielkopolski, to czy z innych okręgów, bo na te obozy też przyjeżdżają czasami kadra tam innych okręgów, na przykład szczecińskiego też była raz,
Znaczy my byliśmy u nich też na obozie właśnie w Szczecinie. To oni, chłopacy naprawdę ciężko zasuwają i oni mają świadomość tego, że ja na przykład jestem pięściarzem zawodowym, obserwują mnie i widzę, że na przykład presję wywierają na mnie, ciężko zasuwają, jak robimy jakieś sparingi, to jest bardzo ciężko z nimi. I też na odwrót, ja też czuję presję, że oni wywierają na mnie, że oni chcą po prostu pokazać, że są lepsi i tak dalej, i to też jakby wpływa na to, że ja mogę się rozwijać. Czyli sądząc po tym, co mówisz, raczej wszystko sam sobie organizujesz, prawda? Raczej... Tak, tak. Jeżeli chodzi o finansowanie, to staram się sam, ale generalnie też czasami jak wiadomo, jak jest jakiś gorszy okres i finansowy na przykład, no to też nieraz się zwracałem na przykład do mojego promotora, żeby tam na przykład coś, żeby mi coś tam dołożył, żeby mi tam pomógł i nie ma z tym jakby problemu, nie? Zakładając, że teraz miałeś walkę w marcu, jest pandemia, gdzieś tam wstępnie czerwiec, lipiec być może walka. Ile byś chciał jeszcze walk stoczyć w tym roku? Jedna jeszcze wystarczy, czy chciałbyś jeszcze takie dwie walki? No ja generalnie tak od początku roku myśląc, to bardzo zależało mi, żeby tak, kurczę, przynajmniej te trzy, chciałem trzy takie mocne walki stoczyć, nie? Trzy. No jedną już fajną stoczyłem walkę, no... Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będzie ten koronawirus i tak planowałem, że przed wakacjami jeszcze, że się uda na pewno jeszcze jedną zrobić i po wakacjach już wtedy myślałem w ogóle, że po wakacjach wtedy już taka walka o tytuł mistrza Europy właśnie, nie? Żeby wypadła, ale no zobaczymy jak to teraz będzie z tymi galami w tym czerwcu i w lipcu, nie? Czy w ogóle będą te gale i jak w ogóle tam promotorzy, organizatorzy, jak będą widzieć w ogóle, kto ma tam zaboksować, z kim, zobaczymy. Czy w ostatnich dwóch latach były jakieś propozycje wyjazdów zagranicznych, w sensie propozycja walk za granicą, czy nic się nie pojawiało? To nawet tak, to na bieżąco gdzieś tam promotor mnie informował na przykład i to dosyć często na przykład, że dostaliśmy propozycje walki takiej i takiej, za tyle i za tyle i za na przykład tam, nie wiem, za miesiąc, nie? Była nawet taka fajna oferta, mogę powiedzieć nawet, już teraz nie pamiętam nazwiska tego rywala, wiem, że z Węgier była propozycja właśnie o pas WBO, o Mistrzostwo Świata wagi superpiórkowej, czyli 59 kilo, gdzie ja mówiłem też, że jeżeli padnie jakaś taka fajna oferta nawet w tej kategorii, to jak najbardziej jestem na tak, bo nie mam problemu z wagą. I od razu się zdecydowałem, że tak, i tam mieliśmy, pamiętam, chyba tylko 4 albo 5 tygodni mieliśmy do tej walki o ten pas na Węgrzech. Od razu się zgodziłem, bo tam warunki finansowe też były nie najgorsze. I przynajmniej dla mnie. I tylko, że to jest tak, na tej zasadzie później się dowiedziałem, że oni, powiedzmy, dają propozycję kilku bokserom i teraz później skalkulują, kto się zgodził, kto się nie zgodził na te warunki i teraz i oni sobie później wybierają, myślę, najlepszą opcję dla siebie, nie? I tak, więc ja się zgodziłem, ale później już nie było odezwu, czyli jakby sprawa była zamknięta, ale co jakiś czas takie walki gdzieś tam promotor właśnie mi daje sygnał, że jest jakaś tam propozycja i analizujemy. Ale raczej nie jesteś zawodnikiem, który się boi walk, bo widać po twoim nawet rankingu, no walczyłeś dwa razy z Chudeckim, był Młodziński, wcześniej był Leśniak, więc tak naprawdę i polsko-polskie walki też się interesują, nie bałeś się wyzwań, a wiadomo, że Mariusz Grabowski wielokrotnie mówił, że chciałby coś zestawić na przykład polsko-polskiego i ktoś się na przykład nie zgodził, wielu zawodników polskich się nie zgadzało, a ty masz pewnie kilku, co najmniej kilku zawodników na swoim rankingu, że jednak zawalczyłeś z nimi, tak? Tak, ja mówię, no w boksie ważny jest też charakter, no ja na przykład jak słyszę na przykład chociażby walkę z Chudeckim, pierwszą walkę z Chudeckim, jak słyszałem, promotor rozmawiał ze mną i mówił, że tam właśnie, że pan Mateusz Borek właśnie tam szuka rywala dla niego i tak dalej, i że na razie tam się nie znaleźli nikogo, ja, i to jak ja o tym usłyszałem, to ja od razu powiedziałem, że jeżeli nie mają kogo, to ja jestem najbardziej, jak najbardziej na tak. Pomijając to, że on tam w wyższej kategorii ode mnie boksował i był dużo cięższy, to dla mnie to było wyzwanie i jakby też z Michałem Leśniakiem chociażby właśnie też padła propozycja, żeby walczyć z Michałem Leśniakiem, pamiętam kilka lat temu, i on też z wyższej kategorii wagowej i ja wtedy czułem się jakby troszeczkę tak niedoceniony i dla mnie to było właśnie takie być albo nie być właśnie już wtedy w tym Tymeksie w ogóle, bo tak przynajmniej tak odczuwałem takie wrażenie, bo nikt nie zapytał o kategorię wagową, czy boksujemy pomiędzy, czy w mojej kategorii, tylko od razu po prostu zaklepane było, że walczymy w Michała wadze i to mnie trochę tak wtedy zabolało i koniecznie chciałem wtedy udowodnić, że
sobie i ogólnie promotorowi i w ogóle wszystkim, że mimo wszystko po prostu wygram tą walkę i no i tak też było. No mówię, to są wyzwania i ja lubię takie właśnie wyzwania, dlatego no mówię, uważam, że każdy pięściarz powinien mieć właśnie w sobie coś takiego pazura, że no co tu mówić dużo więcej. No tak, bo z Michałem to nawet nie pamiętam, że chyba wielu kibiców myślało, że on jest faworytem tej walki, ale pamiętam, przyjechałem na jeden z twoich treningów, byłeś bardzo zmotywowany, ale takich wyzwań się nie bałeś, bo na przykład na gali bodaj Babylon Promotion walczyłeś z Tomkiem Królem, prawda, w Międzyzdrojach. Tak. I też to było, wielu kibiców Tomka było, był duży doping dla niego, no ale jednak na punkty spokojnie wygrałeś tą walkę. No dla mnie to też było mega motywujące, że ja nawet sobie tak... Nie podchodziłem do tej walki z Królem tam w Międzyzdrojach, że to jest gala po prostu jego promotora, że on tam ma jakieś, nie wiem, większe szanse i tak dalej przez to. Tylko po prostu wiedziałem, że muszę się ciężko przygotować i po prostu chciałem jak najlepiej się zaprezentować, no i też tak wtedy wyszło. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć? Coś chciałem powiedzieć i mi wyleciało chyba. Pewnie z Michałem, o Michała Leśniaka. A tak, tak, o Michała właśnie chciałem jeszcze. Tak jak mówisz właśnie, wtedy była taka, ja miałem takie wrażenie, że on jest, znaczy tak po prostu było, że jakby on czułem, że on po prostu jest jakby faworytem wśród ludzi. Nawet jak wychodziliśmy, bo to było w Radomiu chyba, nie? To było w Radomiu ta walka z nim. Pamiętam, tak, że, tak. Że on tam miał naprawdę dużo, bo do Michała dużo kibiców zawsze przyjeżdżało. Do mnie wtedy jeszcze nie tak dużo i pamiętam, że tam tylko była na całej sali było słychać właśnie jego doping i tylko ja słyszałem, pamiętam do tej pory, jeszcze to pamiętam dobrze, bo na narożniku tylko słyszałem tam wtedy moją żonę, jak tam krzyczała, jak dopingowała, jak nigdy. I to wtedy mi dało takiego kopa, że każdą rundę starałem się końcówkę i w ogóle no robiłem wszystko, żeby wygrać tą walkę. Bo ja pamiętam też, że Michał miał Piotrka Wilczewskiego w narożniku, on trenował w Dzierżoniowie, więc też dużo się materiałów pojawiało, więc kibice też zauważali, że może być faworytem Michał tej walki, no ale ostatecznie wygrałeś i to wydaje się chyba tam kilkoma punktami wygrałeś tę walkę. A pamiętam walkę z Tomkiem Królem, bo ostatnio wróciłem sobie, obejrzałem ją na Ipli, to nawet no, były Międzyzdroje dużo kibiców Tomka, ale ostatni gong i tam mega spokój w waszym narożniku, tam widziałem też Mariusza Grabowskiego, widać było spokojnie, chyba każdy z was już widział, że rzeczywiście wygrałeś tę walkę, nawet Tomek Król gratulował ci od razu nawet przed punktacją, że rzeczywiście widział, że wygrałeś tę walkę. Tak, ja sobie też taką presję nastawiłem już. To była taka troszeczkę sytuacja przed tą naszą walką z Tomkiem, bo my akurat kilka miesięcy przed tą naszą w ogóle walką, że będziemy walczyć, że się decydowaliśmy, że będziemy walczyć, to my się tak poznaliśmy w sumie, bo on boksował też na jakiejś gali w Szczecinie właśnie u siebie. Z Młodzińskim chyba nawet, z Młodzińskim boksował. Wygrał tam właśnie na punkty, no i pamiętam, jak byłem na tej gali, bo byłem ciekawy, bo chciałem wtedy obejrzeć sobie tą galę na żywo i tam z Tomkiem sobie tak się poznaliśmy, się zaprzyjaźniliśmy, a później zaraz za kilka miesięcy później dostaliśmy propozycję, żeby walczyć ze sobą i tak trochę ciężko, bo ciężki to był orzech do zgryzienia, ale zadzwoniliśmy do siebie, rozmawialiśmy przed tą decyzją i zdecydowaliśmy, że będziemy walczyć. No ja też wtedy powiedziałem właśnie Tomkowi, żeby tam nie miał mi za złe, ale że już decydujemy na walkę, no to już teraz nie ma przed walką kolega, tylko po prostu po walce normalnie, wiadomo, możemy iść razem piwo wypić, posiedzieć, wszystko normalnie, koledzy, ale przed walką już jakby odciąłem się i w przygotowaniach już, jak oglądałem jakieś przygotowania Tomka właśnie, nagrania, to też mnie bardzo motywowało i wiedziałem, że po prostu, że muszę to wygrać i nawet moja taktyka do wyjścia w ogóle do ringu wtedy z Tomkiem to była taka, żeby w ogóle nie patrzeć mu wtedy w oczy, gdzie ja zazwyczaj jestem taki, że raczej patrzę w oczy przeciwnikowi, bo gdzieś tam ta gra taka psychologiczna, też lubię tą grę taką psychologiczną, a tutaj z Tomkiem wtedy wyszedłem tak, że nawet nie spojrzałem, już miałem taktykę przygotowaną, że nie patrzę na niego po prostu, bo czułem, że to jest mój kolega i chciałem wyjść po prostu zrobić swoje w ringu, no i też tak zrobiłem. Damian, dziękuję Ci za rozmowę i mam nadzieję, że ta pandemia koronawirusa szybko minie, zawalczysz jedną mniejszą walkę, a potem ta wymarzona walka o Mistrzostwo Europy będzie w Twoich planach i ona się odbędzie, ale też mam nadzieję, że niedługo też wejdziesz do światowych rankingów, zawalczysz być może o jeszcze coś większego, także jeszcze raz jak najwięcej zdrowia i powodzenia w najbliższym czasie. Tak, ja nigdy nie dziękuję, ale dziękuję, bo wiem, że szczerze mi to teraz wszystko życzyłeś i sam sobie też tego życzę i tobie też wszystkiego dobrego, zdrówka, no i wszystkim sympatykom boksu, wszystkim znajomym, wszystkim, którzy nas będą oglądać, również pozdrawiam.